Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dziś mamy piątek i już na starcie chciałbym życzyć wam udanego weekendu. Ale jeszcze ten weekend chciałbym wam polepszyć, żeby był jeszcze lepszy. I dzisiaj przychodzę do was z konkursem. Miał być omówiony w piątek i jest, rzeczywiście. Też 3000 subskrypcji przyszło do mnie tak szybko, że miałem niewiele czasu, żeby rzeczywiście nad tym konkursem się zastanowić. Ale mega chciałbym wam podziękować, także teraz serduszko dla was, żółwik dla was i mega dziękuję wam za te 3000 subskrypcji. Jeszcze nic nie zdradzam, co będzie na konkursie, tego dowiecie się za chwilę, ale zostańcie teraz ze mną, ponieważ mam dla was do przedstawienia również nagrody, które będzie można wygrać w dzisiejszym konkursie. I pamiętajcie, mój kanał jest zbudowany z takich cegiełek, właśnie subskrypcji, które wy zostawiacie na moim kanale. I już stworzyliśmy wielką bazę widzów z 3000 klocków. Także już to jest niewyobrażalna liczba, ale myślę, że po dzisiejszym filmie będzie nas jeszcze więcej. Także jeżeli jeszcze nie zostawiłeś, zostawiłaś łapki w górę oraz subskrypcji, to koniecznie to nadrób i lecimy teraz po 5000 subskrypcji. I dzisiaj wstałem sobie, mówię, dobra, mam już te 3000 subskrypcji, to teraz przydałoby się wymyślić jakieś zasady do tego konkursu. I postanowiłem, żeby każdy mógł wziąć w tym konkursie udział. Nie będzie to żaden moc, to też w dalszej części odcinka zobaczycie, ale to będzie taki konkurs, w którym każdy będzie mógł coś wygrać i będzie totalnie na prostych zasadach. I uwaga! Zobaczmy nagrody! Zaczynamy od razu z grubej rury. Zestaw marzenie. Myślę, że nie domyślacie się, co to może być, dlatego już bez przedłużania wam to przedstawię. Uwaga! Mech Lloyda 4 plus Evo. Widzicie na te świetne elementy? Widzicie na ten świetny mech? Nie no, oczywiście żartuję. Ten zestaw akurat jest kupiony dla mnie, żeby zrobić z niego recenzję, także on teraz leci na bok. Ale pamiętajmy, nasze ulubione top 3 serie. Mamy LEGO Ninjago, mamy również LEGO Star Wars, no i jeszcze jedna niespodzianka, to zaraz zobaczycie. Uwaga, było tutaj LEGO Ninjago, to mamy mech Zeina Evo. I tym razem nie jest to zestaw 4 plusowy i recenzja tego zestawu już była u mnie na kanale. Jeśli jeszcze nie widzieliście recenzji tego zestawu, to koniecznie zobaczcie, ponieważ no mech na pierwszy rzut oka nie wygląda zbyt dobrze, ale ja na recenzji przedstawiłem największe plusy tego zestawu i tak wydaje mi się, że wyszedł naprawdę poko. Także recenzja teraz wyświetla wam się w karcie. No i uwaga, przejdźmy do kolejnej nagrody. Tym razem już drugiej. I uwaga, jest to zestaw z Minecrafta. Najmniejszy objętościowo, ale on i tak kosztuje 45 zł, katalogowo ten kosztuje 43. No i zobaczcie, jakie mamy tutaj świetne, nawet jeżeli policzymy kurczaka, to 4 minifigurki, ponieważ tak, mamy Steve'a, mamy naładowanego Creepera, przepiękną małą świnkę, tego jeszcze akurat nie posiadam w swojej kolekcji. No i również mamy takiego mega słodkiego małego kurczaczka. Także myślę, że warto. Na razie powiem wam szczerze, że wygląda naprawdę dobrze. I to jest druga nagroda, ale nie martwcie się, ponieważ mamy jeszcze jedną petardę. I tak jak mówiłem na początku, top 3 najlepsze serie. Akurat wtedy o Minecrafcie nie wspomniałem, no ale tak, mamy LEGO Ninjago i czego nie może zabraknąć dzisiaj? Oczywiście LEGO Star Wars. A jaki zestaw dzisiaj będzie do wygrania? Uwaga, tego się na pewno nie spodziewacie. Pojedynek na Mandalor pomiędzy Ahsoką a Darthem Maul. Naprawdę cudowny zestaw. Też kupiłem dwie sztuki i również będzie recenzja tego zestawu, ponieważ zdaję sobie z tego sprawę, że jest po prostu prześwietny. Wręcz obłędne dwie minifigurki. I to jest na razie najdroższy zestaw, który przedstawiłem wam w konkursie. On kosztuje 90 zł katalogowo. No i jeszcze chciałbym wspomnieć dla tych osób, które są u mnie na live'ie. Pamiętajcie, że te wszystkie pieniążki, które przekazujecie mi w formie donate, one są właśnie kierowane dla was widzowie na konkursy. Świetny zestaw i możecie zgarnąć, dosłownie zaraz wam pokażę wszystkie zasady, ale bardzo prosty sposób możecie zgarnąć te 3 zestawy. Do wygrania 3 nagrody i 3 osoby będą szczęśliwcami i otrzymają ode mnie paczuszkę. Także
zobaczcie jeszcze raz na to sami. Mamy zestaw z Lego Ninjago, energetyczny mech Zayna. Mamy również zestaw z Minecrafta oraz na koniec piękna bitwa na Mandalore. Ten konkurs naprawdę robi wrażenie. Jeszcze tak wielkiego konkursu na moim kanale jeszcze nie było, dlatego mam nadzieję, że docenicie to łapką w górę. No i teraz przejdźmy do zasad konkursu. No i uwaga, przejdźmy do zasad konkursu. Są trzy najważniejsze kroki. Po pierwsze, musicie zostawić łapkę w górę pod tym filmem, obowiązkowa i będzie to sprawdzane. Po drugie, subskrypcja tam na dole, ponieważ tworzymy wielką społeczność LEGO i już niedługo będzie nas już 5000, czyli będziemy zestawem składający się aż z 5000 klocków. Czyli tak dla porównania, no może to być jeden z modularów w moim mieście. Dobra, ale wracając. Drugą zasadą jest oczywiście subskrypcja, to też będzie sprawdzane. No i uwaga! Trzecia, najważniejsza rzecz, na której będzie polegał ten konkurs. W opisie pod dzisiejszym filmem znajdziecie trzy różne pytania dotyczące trzech różnych filmów na moim kanale. No i uwaga, co trzeba zrobić? Trzeba odpowiedzieć na te pytania, ale jak je wysłać? Przez co i tak dalej? Już wam tłumaczę. Przyjmuję odpowiedzi na dwie rzeczy. Instagrama lub na e-maila. Tam przesyłacie i pamiętajcie, nie piszcie w komentarzach, ponieważ nie psujmy sobie zabawy, bo ktoś teraz po prostu sobie wejdzie w komentarze i będziesz miał gotowe odpowiedzi. Nie, nie, nie. Komentarze właśnie takie będą usuwane, także pamiętajcie, wysyłajcie mi odpowiedzi albo na e-maila, albo na Instagrama. No ale już wam tłumaczę, jakie te pytania będą. Pytania raczej proste, także mam nadzieję, że nie będziecie mieli żadnych problemów z odpowiedzią na właśnie te pytania. I również w opisie znajdziecie trzy różne linki do tych filmów, w których możecie szukać trzech różnych pytań. Także myślę, że konkurs naprawdę bardzo, bardzo prosty. A jeśli napiszecie mi już e-mail lub wiadomość na Instagramie z odpowiedziami, to pamiętajcie jeszcze o jednej ważnej rzeczy, ponieważ tak będzie losowanie. Uwaga, musicie jeszcze napisać w komentarzu: biorę udział, kropka i wysłałem albo na e-mail, albo na Instagrama, bo to będzie sprawdzane. Także pamiętajcie, jeszcze raz ten schemat teraz wyświetla wam się na ekranie i jeszcze będzie w opisie na dole. No i zapamiętajcie to ważne, bo to jest naprawdę bardzo ważne, ponieważ dzięki temu będziecie mogli po prostu wziąć udział w losowaniu. Także jeszcze raz powtarzam: biorę udział, kropka, wysłałem na e-mail lub Instagrama. To już wybieracie akurat, to e-mail / Instagram. To już wybieracie, jak po prostu wysłaliście. Mam nadzieję, że taki konkurs wam się spodobał. No i pamiętajcie, to jest najprostsza rzecz, żeby zdobyć takie oto zestawy LEGO. Mam nadzieję, że was przekonałem. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Ja już się z wami żegnam, dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!